I ja mam ją otworzyć? Tak. Kocham cię. Proszę bardzo. Dobra, herbatka. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzylak Beauty. Dzisiaj jestem z Żakiem! Ze mną! Tak jak prosiliście, słuchajcie, dzisiaj robimy zamianę kosmetyczek. Jesteście gotowi, mam nadzieję. Pokaż, co masz dla mnie. Ja mam takie duże, o, takie ten. I tu jest dużo fajnych rzeczy. Dużo kolorowych. I nie przestraszcie, może być tam trochę syfu. A jestem w szoku, dlatego że ja zwykle daję większą kosmetyczkę. No właśnie. Takie małe? Przecież ja niczym się nie pomaluję. Tu jest po jednej sztuce z każdej kategorii, więc powinno wystarczyć. Ale ja się boję, co jest tutaj i nie spodziewałam się tego. Tu jest dużo fajnych rzeczy, dziewczyno. No dobra, no to się wymieńmy. Dziękuję, ale jestem przerażona. Jeszcze nigdy nikt nie dał mi takiej dużej kosmetyczki. Nikt. Żadnie. Serio? No. Przecież tak musiałam wyjmować. Ja miałam tam jeszcze serum, ja miałam krem, ja miałam dużo rzeczy. No jest, tak zapytałam, ty masz jakiś tam primer, coś tam? Tak, tak. Primer, no serum, krem. Mgiełkę, coś tam. Mgiełkę? Dobrze, to ja w takim razie otworzę. Tak, możesz otworzyć, zobaczyć coś w środku. O Boże. O, fajnie! Ja nie umiem tego robić. Kocham! Nie wiem. A spróbuję, spróbuję, zobaczymy. No oczywiście, że tak. A mogę sobie to na brwi? Możesz. Nie, co ty, żartowałam. Dobra, ale to jest spoko. Dobra, mamy tutaj... Jakie fajne malutkie ty masz. To jest taki setting spray podróżny, żeby się zmieścił do małej kosmetyczki. Akurat. Czyli setting spray, czyli to jest na sam koniec. Tak. Ty masz sporo jeszcze zmaka, nie? O, strób cream. To jest właśnie, o to mi chodzi. A, to używasz. To jest to, pod make-up, bo on jest rozświetlający, ma takie różowe drobinki. Okej. Czy to jest parę maskar? Nie, to jest maskara, a to jest ten żel. Ja sobie go daję czasami na brwi, ale też sobie go daję tutaj, bo mam takie baby hair i one mi odstają tutaj, jakby nie mam wszystkie krótkie i ja sobie tak robię. No rzeczywiście, got to be. I wtedy, wiesz, Fenty Beauty, ale fajny kolor, dziękuję. Dziękuję, że masz taki kolor. To jest super! A tutaj się w ogóle zmiksowałam, bo ja już sobie wcześniej miksowałam. Właśnie tutaj mam zmiksowany taki baby pink, bo tu jest za pink. Okej. Możesz sobie miksować kolory. Nie, to nie tam, przepraszam, to ten. Wodą się tak aktywuje, czy jak? No tą mgiełką, dziewczyno. A, ty. Dobra. BB cream. Mascara. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Ale to są, tam są fajne cienie, bo ja mam tam różowy mój ulubiony. Pewnie będzie widać, jak tam jest wygłobione. Ten? Tak. No, ładne. Bardzo ładne. Ale fajne są, powiem ci. Fajne. A to co to jest? To jest... Do brwi też. O. Podkład, zaraz, mam masz dobry kolor do brwi, fajnie. Tak, bo ja czasami robię tak, bo ten jest bardzo wodnisty właśnie, a ma mój idealny kolor, więc ja sobie go zawsze tam czasami wlewam i wtedy mieszam sobie te dwa. Okej. Bo on nie jest taki kryjący, ale są dwa BB creamy. Co to jest? Eyeshadow primer. Czy to jest pod? To jest pod cienie. To jest pod cienie. Ty, no ale i tak mi dałaś parę tuszy, no. To już jest tusz. Bo wiesz, to bo ja nie używam jednego. Ale bo że tak, codziennie używasz paru? Bo ten jest bardzo czarny, ten jest brązowy, okej. Okay? No. Ten jest też bardzo czarny, ale tak, tą szoteczkę lubię. Ten używam, żeby było więcej tego, ten używam, żeby było jeszcze więcej. Aha. Więc ogólnie tak, ten używam do dolnych rzęs, ten używam do górnych rzęs. I tam jest chyba jeszcze jeden. Nie. A, i tu mam jeszcze niebieską. A tu jest jakaś maskara, tak? Tak, to jest pod maskarę. O Boże, i naprawdę używasz tego wszystkiego na codziennie? No, zależy. Ja będę musiała to podzielić na kategorie, bo widzisz, ja to by dałam po jednym, maksymalnie dwóch produktach z... No to sobie wybierz któryś. Jaki ładny, sparkling. To jest co to jest? To jest kredka bądź eyeliner. Z drugiej strony masz eyeliner i ja zwykle używam eyelinera. Jeszcze jakiś pędzelek się zagubił, eyeliner, drugi eyeliner, coś do brwi znowu. Jezu, ile tu jest tego? I to jest jedyna pomadka, którą widziałaś? No, czerwona. Hit. A nie, jeszcze jest jedna. Tak? To jest pomadka. A, to jest pomadka. Nudziakowata, bardzo fajna. Możesz też to na powiekę, wszędzie możesz. Okay. Bo ona jest super. Fajne. To wolę to, bo fajne. Ja z czerwienią mam. Czerwony. O, co to jest? Pomadka. To jest szminka. Tak. Jezu, ile tu jest kolorów. Okej. I rzeczy. O, on ma taki magnet, patrz. No. Widziałaś? No. Jo, widziałaś to? Czekaj. Widziałaś? Fajne. I to jest Rosie, to wiem. To fajne, to jest super fajne. Dałam cię też jako do oczu, bo ja bardzo lubię ten kolor na oko. Tak. I puder chyba. On kryje? Fenty? No. I aż mi się kosmetyczka rozjechała chwileczkę. A ja mam już wszystko wyjęte. Co to jest? To jest do rzęs sztucznych. Jak sobie naklejasz, to A nie mogę łapą? Możesz. To jest, wiesz, takie urządzenie, którego ja używam, ale jak...
Umiesz łapu. Okej, okay, you weird. Dobra, a to co mamy? Bronzer. Bronzer. Wow. Dobrze. No, taki podobny. Dobra. Ale wyjedzony, czyli lubisz. No lubisz, lubisz. A to jest co to jest? To są do oczu. Ale piękne. Nowa paletka od Huda. No właśnie, widzę, że nowe. I sobie myślę, tam jej kosmetyczka wrzuciła pewnie najgorsze rzeczy. Nieprawda, właśnie jak kiedy się czaiłam na tą paletę. Bardzo ale chciałam. Piękne. I ja mam ją otworzyć? Tak. Kocham cię. Proszę bardzo. Jak ktoś ci daje nową paletkę. No. To użycia pierwszy raz. Czy się łzy zbierają w oczach. Dobra, patrzcie na to. Totalnie moje kolory. A to jest... Podkład. No, jakiś bardzo jasny. No, powinien być dla ciebie dobry. Ja już mogę. To co, my już to robimy? Tak, no już. Aha, dobra, poczekaj. Wystartowałaś bez mnie. Wystartowała, czas start odliczamy. No, powiem ci, że grasz nieczysto. Patrz, patrz jak pędzę. Jakoś dużo za tego dałam. Dobra, herbatka. O, primer w takim kolorze. No. To ma kolor? Tak, ale nie widać tego tak bardzo na skórze. O, jak ładnie pachnie. Ale super. Poczekaj, zrobię tak. Primer jest. No i co? I, teraz i podkładzik. Podkład. I którym to się robi? Obojętnie. Tym czy tym? Obojętnie. A tu mam Holika krem BB. On jest super. Zobaczmy. I ja to robię tak? Nie, kurde, ja nie umiem z tymi gąbkami. Na twarz najpierw sobie daj, a potem rozpływać gąbką. Ty, nawet kolor spoko jest. Ten kolor jest mega. Ty, patrz, że mamy podobny. No, tak mi się wydaje, że mam podobny. Jak to ładnie pachnie. No. Ten Holika. Holika jest super, totalnie. Może jesteś trochę jaśniejsza? On jest bardzo taki niekryjący. Jak idę na imprezę, to oczywiście mam inne podkłady. Ale jak ja cię widzę, to zawsze twoja skóra wygląda tak super. Przecież tak samo jak byliśmy ostatnio na urodzinach Hossi. To też właśnie mówię, jest dokładnie. Więc teraz mam nadzieję, że to będę ja. No, możesz to być ty dzisiaj właśnie. To będzie ja. Ale on jest właśnie bardzo taki... Możesz dać dużo, ale dalej wygląda mega naturalnie. To i co? To już mi się skończyło. No widzisz, dlatego ja nie lubię tych gąbeczek, no. Bo one wszystko wsiąkają, no. No ale to fakt, że tak, że wsiąkają, no. Tylko właśnie sobie no rozkładam. I stara, jesteś nieoszczędna. Dlatego ja sobie rozkładam na twarzy, tak wiesz, bardziej sobie rozsmarowuję taką delikatną warstwą, a potem tylko blenduję tą gąbeczką, żeby właśnie nie zjadało tak dużo. No to ja to może dlatego, że ja nie potrafię techniki. Techniki. W ogóle mam super syfa tutaj. To jest Janek. Bohaterem dzisiejszego odcinka. To jest Janek. Jest super syf. Nazywam go Janek i przyszedł się z wami przywitać. Będzie z nami przez cały odcinek. Pewnie jeszcze ty chyba, że cały wieczór dzisiaj. Ładnie. No ale co z tego, że go zakorektoruję, jak on dalej będzie, wiesz co? A jak ten kolor podkładu dla ciebie? Za jasny. A to ja mam wrażenie, że dla mnie jest ta Holika za jasna. Co? No. A ty mówisz, że ten... No nie wiem, bo ona jest trochę bardziej żółta, jakby wiadomo. A ten twój jest bardziej taki... Beżowy? Nie. Bo różowy na pewno nie jest. Nie, nie, bo ja też nie jest. Mm. Oliwkowy? Nie. No to jakiego koloru szukasz? Jak tynk. Jesteś matowy? Jaki biały matowy w sensie, tak. Ale to oddało totalnie to, co chciałam powiedzieć. Dobrze znalazłaś w końcu to słowo, którego szukałeś. Dobra, ja już tam dosyć tego podkładu. Teraz ale chcę sobie korektor. Yes, please. Jedno oko, drugie oko. Ja mam pan Janek. Pan Decay. Okej, okay. Janek. I to, i uuu, to. Uuu, tak spoko ten korektor jest. A nie miałam akurat tego stylu. Janek, a ty, a właśnie, a czym ty na przykład wyklepujesz tą samą gąbeczką co od Bibi? Tak. O. Jakoś, nie wiem, jakoś się przyzwyczaiłam. Łatwiej mi jest właśnie tą płaską gąbeczką, nie? No, one są w ogóle bardzo fajne. No i nie absorbuje tyle tego, wiesz o co chodzi? Tak, no jest bardziej płaska. Ale z drugiej strony potem jak się umyję, to nie wiem czy zauważyłaś ile tego tam jest, jak się umyję. Jak się umyję? Aha. Powiem ci, jak to zrobię. Powiem ci, ja nigdy nie myję. Dokładnie, powiem ci, jak to zrobię. Wtedy ci powiem, jakie są moje odczucia. Na razie jeszcze nigdy tego nie zrobiłam. No serio? Na serio. Hit, czekaj, to ja w takim razie pokażę, bo ja wzięłam sobie swoją, tak jak mówiłaś. O! I zobaczcie, jaka brudna. Okej, okay, like what? It's just my face. To jest cały czas to samo. Dobra, czy my już mamy korektor? Chyba mamy, nie? No ja myślę, że tyle wklepałam, że już w ogóle wiesz, jest git. Bo jak ty robisz sobie twarz, to tak. Teraz powinna. To teraz robię bronzer. A, na mokro? W sensie bez pudru jeszcze? No. To się nazywa na mokro? Myślałam, że to jest na sucho, bo to jest pudro. Znaczy na sucho, tylko że na mokre że nakładasz tak. Na... O, losie. No dobra, a czym? Pędzelkiem, o Jezu, to nie jest to. Tym? Tak, normalnie takim o. Ściętym pędzelkiem jakimś. Patrz, ja ci pokażę, ja robię o, tak, ciak, ciak, ciak. Tap, tap, tap. No.
tak. I tylko teraz powiem ci hit, bo ja zawsze pudruję przed bronzerem. A ty czemu robisz mój makijaż? No bo ja pudruję, ty nie pudrujesz. O, przepraszam. No. Czyli mam pudrować? No, poproszę. No, to ta strona się nie liczy. Ja bronzer w takim razie, tą wyjedzoną stronę. Bo tak, jeszcze nie czyli ale widzisz, zobacz i od razu. No widzę, tylko właśnie z... A po co ty robisz ten puder? No bo łatwiej się blenduje, jak masz zapudrowane. Tak? No, a nie, ja się boję teraz, że jakieś plamy narobiły coś. Patrzcie, jaki... Ta. A to ci się nie przesuwa ten BB cream, ani plamy się nie robi? Ja to tak delikatnie bardzo. A, bo ty to tak robisz, ale to po no prostu się no wiem, blenduje. Ale właśnie jak się blenduje, tak. Kurde, co jest nie tak z tym? Ja powiem wam, że jestem w szoku, bo w zasadzie to dobrze wygląda. No i widzisz, no i po co wykonujesz czynność, która nie jest w ogóle, wiesz no, co? No, bo i tak muszę nałożyć puder przecież. Ja i tak nakładam. W sensie sypki. No. No to wiesz, gdzie ja to robię? Zobacz. Aha, ja nie mogę, bo ja twój make-up robię. To potem ja będę robić tak jak ty, wiesz, i tak mi pokażesz. Bo pewnie ty nakładasz sobie tylko trochę na nos i na środek czoła i jazda. Tak jest. Dobra, już to zrobiłam. Ale... Co, ściągnęło cię? Właśnie ja tego nie lubię, dlatego nie daję pudru na całą twarz, bo mnie tak ściąga i ja mam takie... A dajesz sobie na przykład bronzer jeszcze pod żuchwę albo coś takiego? Czy, albo na nos, czy tylko rękawiczki? Na nos i daję tu, na cały. A, nice, czyli tak jak ja. Chciałam się dowiedzieć, czy mogę to zrobić. A, bo ty już bronzerem? No tak. No to dobra, robię taką ciak, no. Później robię tutaj tu, no. Prostą krechę. Oho. I... Tak jest, koniec. No. Później robię tu i tu. Oho. Pyk. No. I później robię od nasady po koniec razem z tym. Nos. No dobra, to robię. Pyk, to robię tu. Tylko, że wtedy na nos to robię jak w zalesie. Innym pędzelkiem? Bo jak rano na przykład na dzień, to mi się nie chce tak starać, więc po prostu tak i idę. No. Ale jak na przykład wieczór czy coś na jakieś tam, nie wiem, wyjście czy tam whatever. No to wtedy biorę sobie pędzelek i tym pędzelkiem ja mam tutaj taki ten. A to ja od szarego właśnie mam ten pędzelek. Jest super. No właśnie, o, taki płaski. No. I sobie nim robię, jeżdżę od góry do dołu, od góry do dołu i na dole tak pyk i on wtedy jest mniejszy. Od razu piękniejsza. A ja przepraszam, a ja i te, teraz bronzer, ja bronzer. I potem róż. No dobra, miarę okej. Bronzer mamy z głowy i czy teraz gdzie, jest I gdzie ja teraz daję ten bronzer jeszcze? Właśnie też pod żuchwą i też nos. Ja tego na czole nie robię, bo ja mam mniejsze. Czy ja już teraz pudruję, czy jeszcze nie teraz? Nie, teraz róż? Robisz róż. Okej. Okay. Okej. Okay. Wygląda tak, piękny. Czyli mieszasz wszystko? Tak. To ja w takim wszystko wygląda. Mieszam, tapuję i wtedy wiesz. Wszystko mieszam, tapuję. O, widzisz, no to cała Jacqueline. I gdzie nakładasz? I nakładam tak, uśmiecham się. No. Ja się uśmiecham, to robię tym końcówką. No, tą końcówką. Tak. I tutaj robię takie... A później na koniec na górę. O kurde, no to nie. No. Ej, ale ładny ten róż, powiem ci. No, nie, bardzo fajny. No. I kurde, krzywo zrobiłam. Okay. No i co? Róż. Dobra, czyli ja miałam tu. Koniec. Tak, koniec. Róż. I róż teraz. Róż od Rosie. Dobrze, czy ja mam też róż z głowy, a po różu robisz co? A jak ty się nie uśmiechasz, jak robisz róż? Rzadko. Tak na smutno robię. Tak smutno? Dzień zaczynasz? To straszne. Aga. Smutny róż. Zmień życie. Będzie uśmiechu. Tak. Od dzisiaj to będzie moja rutyna różowa. Różowa rutyna, no jest super. O, ale fajne, bo ja mam taki róż, a to jest taki morelowy. Tak, no. Ale też bardzo... Jak znam kolory? Morelowy. Co teraz? A, wiesz co jeszcze robię? No właśnie, zapomniałam ci powiedzieć. Przy różu, nie? Jeszcze sobie tap i te wszystkie ten, jak masz tutaj taki ekses, że masz dużo tego, no nie? Czyli to, co już masz tutaj, to ja sobie robię tak o ciach. A, na środku. Tak. Ciach. Ja sobie robię tak właśnie z góry troszeczkę i on jest wtedy taki... No i się łączy jest sweet po prostu. Ja sobie robię to bardziej na końcówce, a ty tak mi się wydaje, że to jest sweet. No jest sweet. Może nie być. Ja to bardzo tak lubię też. I co teraz robię? Highlighter. Tak, możesz zrobić rozświetlacz, a czy ja teraz co? W puder chodzi? Highlighter. Ty highlighter jeszcze. I to co... Z tego. Tak. Właśnie z tego. On jest bardzo fajny. I gdzie go nakładasz też? Tu. Ciap. Później robię tak, cienkim, czyli ja po prostu, bo ja wszystko robię jednym pędzlem. Aha. Więc ja robię tak o ciap, później zrobię tak o, że... Cienki. Tu jest już cienki. Czajcie co? Po co kupować 10 pędzli? Można mieć jeden. I go nigdy nie myć.
I biorę ten ciach i robię tak o, tak, na cały ten nos. I później robię tutaj sobie już go rozluźniam. Później tego, już. A, dobra. No to ja robię to samo, tylko paroma benzyna. Nie, zaraz, nie, jednym robię też, tylko takim bardziej precyzyjnym. Czy wy widzicie, ile ona ma tutaj pędzli? Przygotowałam. Czy wy widzicie, ile tu jest pędzli? Czy wy to kuźwa widzicie? Tyle pędzli. To jeszcze nie koniec! Tu jeszcze są pędzle, like, what? Słuchajcie, to są moje pędzle. Na całe moje życie. One mi będą służyć całe moje życie. Ja już mam 2 lata. Ale to nie jest jeszcze aż tak długo. Raz chyba je tylko myłam. To jest długo. No że nie jest brudne. Przecież to cały czas moja skóra. Ej, naprawdę jestem obrzydliwa? Tak. Przecież to jest... Tak. Ale... Tak mam. Ten był nie tylko ten malutki. Pędzle i puszki te, szczególnie jak są do mokrych produktów, bo tam się osadzają bakterie. Jakoś kuźwa nic mi nie wyskakuje. Tylko pan Jan dzisiaj przyszedł. Ale to przyszedł z imprezy. Z imprezy przyszedł, no bo... No wszystko to imprezy. Z soboty. Tak, też tutaj na środku nosa, tylko ja robię też na końcówkę. Nie, może być. Tak? No. Ty się postarałaś trochę. Dobra. Czy ja mogę w końcu puder? Już, proszę, 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 proszę. Jaki puder? No puder, a, czy widzicie, mogę zapominam o nim. Tak, możesz, możesz. Ja robię tylko tu górę i tutaj pod oczami. No. Koniec. No chyba, że chcesz jeszcze, możesz tutaj. Dobra, to biorę sobie taki pędzelek. To już masz zrobione. Teraz czoło. Okej. A te brwi? I brwi, właśnie szukam, szukam. Tu mam. Czyli dobra. Tylko czoło i tu i tyle. Dobra, który używasz pierwszy? Ten czy ten? Ten, a to jest jako wykończenie takie, wiesz, żeby sobie ułożyć. A to co? O, jaka śmieszna szczoteczka! No, super jest. Jaką masz rutynę? No bo ja jestem po prostu dziwna, więc bo będę tu masz parę rzeczy. Tutaj sobie wyciskam, bo tu już mam końcówkę prawie. No. A, trzeba kupić nowe. Tego ciak, zaczynasz? Ciak, ciak, mhm, robię tak. Pyk. Ponieważ ta szczoteczka mi nie pasuje, a ta szczoteczka mi pasuje, to trzeba sobie radzić. Wow, robię okay. Tak. No. I teraz tą stroną czeszę sobie. Okej, okay, dobra. Nie do końca, tylko aha, tak dotąd. Dobra. I później na sam koniec biorę tym, że to wygląda bardziej czyli naturalnie. Czyli kredki nie używasz w ogóle? Ty nie używam w ogóle. A, dobra, czyli po prostu przeczesujesz to. Widzicie, to jest jednak trudne. To jest trudne słowo. Dobra, a tym co ty robisz tym? No wypełniam całą brew. Ale twoje brwi wyglądają już wypełnione. Siedzi, masz jakąś tą permanentną? Permanentny, no. A, to ale tak muszę robić, bo on ma taki kolor, jak widzicie. Czyli wypełniam. No, czyli sobie całość jedziesz, tak jak ty właśnie tym, co ja teraz robię, to ty sobie właśnie całą brew tak jedziesz. Ty widzę, że ty w ogóle nie jesteś ekologiczna. Czemu? Co? Co znowu? Myjesz te pędzle, wodę zużywasz. Jeszcze siebie myjesz? Ta. Codziennie. I przechodzę do produktu numer 3. O, jaki śmieszny. Co? Taka śmieszna ta szczoteczka. No właśnie, fajna. Ej, serio, podoba mi się to, fajne. Fajne, bo możesz sobie, wiesz co, z jednej strony, z drugiej strony jak ten. Ale dobra, super, w takim razie brwi mam skończone i po brwiach robisz już oko? Czekaj, bo ja się nie mogę przyzwyczaić z tą, bo one mi nie stoją. Co robimy? O, ja oko robię. Oko. Więc też oko, dobrze. Oko. I teraz tak, bierzemy tą... Ale zaraz bierzemy cieni? A nie, no to cienie to najpierw musisz to. No to trzeba było. Dobra, to zróbmy. I możesz na przykład sobie dać jeszcze rozświetlenie tutaj, po prostu rozświetlacz. Dobra. Troszeczkę, pyk. I później lecimy z kreską. Tutaj no. Ja zawsze robię tak, że właśnie sobie na w miarę ciemno, to znaczy takim mniej więcej neutralnym, którymś z tych trzech, sobie robię właśnie załamanie powieki zewnętrzny kącik. Czyli wzmacniam ciemniejszym. To tu? Tak, czyli to, co ty robisz sobie tym. A, okej. Okay. Mm-hmm. Potem wzmacniam ciemniejszym, czyli ty to, co robisz tym ciemnym brązowym. Mm-hmm. I potem daję błysku dużo na środek powieki. Środek, i na wewnętrznym kąciku używam też na przykład rozświetlacza. Oh. Ten, żeby właśnie lubiła się błyszczy dużo. Dobra. Ty nie nakładasz sobie nigdy pudru na powiekę? Nie. Okay. Co ty z tym pudrem masz? Jezu! Bo ja sobie... Bo ja wszędzie byś ten pudr wciskała. Tak, bo ja po prostu zapudrowuję sobie całą twarz. Oh my bo ja mam raczej tendencję taką do, wiesz, przetłuszczającej się skóry, więc jak ja się nie zapudruję, to mi się wszystko świeci, nawet powieki. No, ja lubię jak się świeci. Powiedz mi, czy na dolną powiekę też nakładasz ten bronzer, czy nie? Czyli, też. A po całości, czy tylko na zewnętrzny kącik? Na zewnętrzny, tylko do połowy, nie? A od drugiej połowy to ten rozświetlacz. Na dole też zawsze daję. Dobra. Ja też daję błysk na dół i na... O, jakie to są ładne cienie. No. Laski, serio? To jest super. Totalnie. Bardzo ładne. Możemy podwędzić Adzę z kosmetyczki. Mhm, tak, na pewno nie zauważę. Szczególnie, że taka na nią napalona jestem teraz. Bo właśnie to jest nówka sztuczka. Nówka sztuczka, co ja mówię? Nówka sztuczka, bo ze mną przebywasz. Dlatego tak gadasz. Mi się wydaje, że to już... A, jeszcze teraz rozświetlacz. W wewnętrznym kąciku i na dolnej do połowy, tak? Tak jest. Dobra. Czekaj, mi się wydaje, że to krzywo zrobiłam. I czy ty to robisz też na dole? Ciemnym, tak. Mhm.
Też do połowy? No, trochę dalej niż do połowy, tak dojeżdżam, także tylko w wewnętrzny kącik tak naprawdę. Sobie daję też dużo takiego właśnie, któregoś z tych błyszczących daję sobie właśnie też na dolnej powiece. Okej, okay, to tak polecimy. Przechodzimy do... Together. I teraz pewnie pędzelkiem. Czekamy chwilkę, robimy tak, pędzelkiem. Jakbyś po prostu była na plastyce. Farbka wodna na plastyce. Tak jest, dokładnie tak. Nie lecisz od środka. No. Lecisz tu, od kącika, no. Lecisz tak, od kącika, lecisz tak. Troszeczkę, zostawiasz, a później myślisz, co ty byś dzisiaj chciała. I jak sobie tak zrobisz, dwie, później myślisz, walnę sobie kropkę, walnę sobie kropkę. Później tak myślisz, dobra, może sobie walnę jeszcze tak o tu. Myślisz, okej, okay. A później i tak sobie, wiesz, co do dnia sobie zmieniasz. Ale ja bym tutaj proponowała, żeby było fajnie. Aha. To by zrobiła tak o, troszeczkę, kropka i od tego, tak jakbyś w tej samej linii szła i od tego po prostu zrobić jeszcze jedną jeszcze to, albo strzałkę. Strzałkę! Ja chcę strzałkę. Lecę ze strzałką, powiedz. No i widzisz? Dobra, najpierw zacznę sobie po prostu od tego... A, i ja ten jak on się nazywa? Brokat? Tu palcem? Bo musi być, wiesz, błysk. To palcem. Bo takie to błyszczące to się nie błyszczą jak na pędzelki. Żeby się lepiej błyszczało, no żeby się lepiej błyszczało, nie to palcem. No. Czyli dobra, czyli ja biorę ten i na środek, tak? Tu. Tak. Tak, na środek. Patrz go, więcej, tu, więcej. Dobra, wyżej go? No trochę wyżej, troszeczkę wyżej, tak? Do załamania. Do załamania sobie niedaleko. Jedną taką kreseczkę tu i ta kreseczka tu, jesteś taką... Ale to poczekaj, to tu nie robisz nic? Nie. Co? Nie. Naprawdę? Mhm. O Boże, no dobra, strzałko. Robię teraz strzałkę w takim razie i co? I kropeczki, sobie... gdzie masz kropeczkę? A, myślałam, że strzałkę. Nie, kropeczkę. Dobrze. Jezu, jak to tak takie, oj, bez mnie na oku. I wstajesz rano i myślisz sobie, strzałka dzisiaj. A później musisz sobie... serduszko sobie zrobię. Oplułam się. A później... I kropka... I co? I teraz wewnętrznym, tylko stawiam się no i teraz na przykład, kurde, ta strzałeczka, taka, tylko różowa. Takie, tak, tak. No, nie? Żeby był ten kontrast. A, a może na przykład tu żółte? Why not? Ja się zastanawiam, że może tak sobie zrobię. No. Dobra, ja już zrobiłam to. I teraz kreskę linerem. Kreskę linerem. This is what I like to do. Ten oświetlacz? Tak. A ty w tu, wewnętrznym? Tak. Ten oświetlacz? Tak, tutaj. Tak? To sobie malutko bardzo. No wiesz, no u mnie nie ten. A, to no nie, palcem, nie tak palcem. Doklej tam. Okej, okay, i teraz czarna klecha. No i mi się zrobiła taka smutna ta kreska. Nie uśmiechnięta, tylko taka po prostu smutna ta kreska. No to trzeba się było uśmiechać więcej. Czekasz, aż to zaschnie, czy nie? Tak. Ty już skończysz makijaż, a ja będę tuszować rysy jeszcze. Ja jak zawsze! Bo ja, bo to jest inny, wiesz co, inny pędzelek, nie? Ten pędzelek nie jest łatwy do malowania. No nie jest, totalnie. Masz olej do malowania? Sobie... Ty, ale jak ci pięknie w tych cieniach. Zarąbiste są super ci, pięknie ci w tych cieniach. No, dej! Muszę ci ukryć tę paletkę. Będę na nią miała oko. Dobra, teraz brązowy tusz. Na jednym wdechu, Boże, jeszcze głodna. O, chciałam powiedzieć przed nagraniem na kanał. A mam herbatkę. Zapijmy to. Zapijmy głód. Masakra ten pędzel. Przepraszam, ale się zdenerwowałam. Spoko, no on nie jest łatwy właśnie, więc... Tu... I oczywiście mam mega krzywe. Świetnie. A to dobrze, bo akurat, wiesz, będę tuszować pół godziny, to ty będziesz pół godziny robić kreski i idealnie. Dobra, lecę z drugim, tym razem czarnym. I w międzyczasie, ja już mam tych dwóch, w międzyczasie, jak mi się tym tuszem coś tam zrobi nie tak, to rozczesuję dalej znowu tamtą. A, tamtym, mhm. Aha, wyrwałam sobie się z... O Jezu, nie. Teraz okay. Sobie kleisz sztuczne rzęsy. To są Anastazja. Anastasia? Okej. Okay. Anastasia. Dobra, teraz załóżmy, że ta i to już będzie chyba ostatnia. Już mam tyle tego tuszu. A, czyli mówisz, że ty przesadzasz z pudrem, a ja przesadzam z tuszami. No, powiem ci, że tak, bo ja... Możemy ja się też... wiele od siebie nauczyć. Ale powiem ci, że ja też przez to, że doklejam rzęsy, to ja nie tuszuję tak mocno. A ja! No. A ja! Popatrz, mówisz, że się nie kleisz rzęsa, se kleisz. Na imprezę sobie kiedyś kleiłam. No to... O, kiedy to no było. No to patrz. Na imprezie ostatnim... I nawet długość, dobra. Jak już mam tusz, to co teraz? Co? Czekaj, bo mi schnie. Co, jest usta? A, bo Boże, usta, masz rację. Tu?
A, i już? Już. O, ty, ale ładnie ci w tych rzęskach. No właśnie mówię ci, że muszę ci troszeczkę poukradać różne rzeczy stąd. A ty wypełniasz całe usta, czy na przykład środek tylko? Całe usta. Całe, dobra. A to jest śmieszne, że każdy robi wszystko inaczej, nie? No, że są tak, że każdy ma jakąś taką swoją rutynę, że tak powiem. Ale rzeczywiście mam mega taki naturalny. On jest serio zarąbista. Jest właśnie bardziej wpadająca w róż niż w nude, bo ja nie lubię nude, bo wtedy wyglądasz jakoś... Dobrze to pisałam? Ja na przykład nie lubię mieć jasnych ust. No właśnie taki... o to mi chodzi, bo to jest ten nude właśnie, który jest taki... Ale za to znam parę osób, które właśnie im jaśniejsze, to lepsze. W sensie, że im się to podoba. Aha. Okej, ale to niedobrze wygląda. Są dwie różne rzeczy. Tuż do rzęs, a potem już tylko usta i tyle. A ja chyba... Chciałabym jeszcze wzmocnić te żółte kropki, bo one mi się coś rozjaśniły, jakieś takie niesłuszne. Bo pewnie wyschły, więc jeszcze raz. No. A, i dolne też dolne robisz? Dolne też, tak. Dobra, żółty jeszcze jest mokry. Usta jakie robisz? No właśnie najczęściej teraz tą, którą ci dałam pomadkę, bardzo lubię. Bo ona jest matowa? Mhm. Nienawidzę. Mhm. Szoko ten kolor. No, mi się też bardzo podoba. Dobra. Nie lubię w ogóle fikserów. Też tak masz? Że... Ty, jak ta pomadka ładnie na tobie wygląda też. Dziękuję. Ja mam wrażenie, że wszystko na tobie dobrze wygląda. Przestań, zawstydzaj mnie. Ja nie przestań mi przy ludziach. Nie oddać przy ludziach. Nie przy ludziach. Bo się stresuję. Ej, dobra. Ładnie. Jakie to mokre. I co teraz? Tymo. Tym. To już jest koniec? Tylko, tak. No właśnie, ja też tak mam. O, jak to ładnie pachnie! No, taki ci dam, ładnie. Taki peach. I teraz mamy skończone makijaże, więc możecie w takim razie ocenić na przykład jak wygląda mój makijaż w stylu Żaki versus tak. To, co ja zwykle mam. I mój makijaż w stylu Aki. Moim zdaniem Żaki wygląda super, hit. No, ale pięknie. Mi się mega podobają twoje kreski i ten kolor, i te kolory, dlatego że masz, wiesz co, od razu pod bluzkę i ja tak dokładnie zawsze robię, że to, co założę, to robię ten sam kolor. Albo jakiś tam zbliżony. Czyli totalnie po mojemu. Jakby Aga jest mną, ja jestem Agą. Dajcie znać, co myślicie. Tak, piszcie w komentarzach i dzięki piękne za oglądanie. Pamiętajcie, że widzimy się w następny piątek na tym kanale, a w następną środę na kanale Vlog. Dzięki, Żaki, że przyszłaś do mnie. Dziękuję, kochana. Zabieram rzęsy. Dziękuję. I nie. Pa! Pa!